Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o Option Secie, czyli o opcjach konfiguracyjnych. Umożliwiają one trzymanie różnych informacji, różnych danych w bazie danych w Bubble, ale nie w samej bazie danych w tabelach, ale gdzieś obok i potem konfigurować aplikację, wykorzystywać to gdzieś w naszej aplikacji. Mają one pewne zalety nad właśnie tabelami w bazie danych i pewne zalety nad opcjami, które mógłbyś wpisać po prostu tak sobie ręcznie. Więc zaraz o tym wszystkim Ci opowiem i wszystko Ci to pokażę. A teraz serdecznie zapraszam Cię, zasubskrybuj mój kanał, wtedy pomożesz mi rozwijać ten kanał na jeszcze większy i jeszcze fajniejszy. Przejdźmy najpierw do zakładki Data i tam możemy zobaczyć, że mamy oprócz Data Types, czyli tabel, mamy też Option Sety. Tutaj skip tutorial i możemy je robić podobnie jak tabele w bazie danych. Więc zróbmy sobie dla przykładu dwie tabele, dwie opcje. Option set 1 i tak samo tabele, żebyśmy porównali jak to działa. Zrobimy sobie tabelę permission table i tutaj będziemy mieli taką opcję jak permission table opcja. I tu będziemy mieli właśnie rzeczy na przykład administrator, użytkownik. Jakie opcje mają nasi użytkownicy? Więc damy sobie typu tekst. Opcję napiszemy sobie permission. Permission. OK. Mamy więc ten nasz permission przez dwa sy. I tutaj tabelę też poprawimy przez dwa sy. OK. Mamy permission table. I teraz mamy taką tabelę z dostępami. Dodamy trochę danych do tej tabeli, abyśmy mieli te dwie nasze opcje admin oraz user, ok, new entry user i następnie dodamy tak samo option set, options, czyli permission, option set i tutaj tym sposobem dodaję sobie nowy option set, czyli te opcje konfiguracyjne, które zaraz będę mógł wykorzystywać w aplikacji. Mam go, następnie mogę mu dodawać jakby nowe atrybuty, nowe kolumny. Mam tu opcję display i to mi dzisiaj wystarczy teraz w tym przykładzie. Będzie to to samo, tożsame z tym, co mam tutaj w permission, w tej kolumnie. Więc option set dodamy sobie takie opcje jak admin i user. OK? I jeżeli chcę, żeby ta kolejność tych opcji była inna, po prostu kliknąć move down, move up i przesunąć je u siebie. Teraz możemy wykorzystać sobie te rzeczy, które właśnie zrobiliśmy, na przykład w dropdown. I w dropdownie moglibyśmy powiedzieć naszemu użytkownikowi: hej, wybierz swój permission, czy jesteś adminem, czy userem. I moglibyśmy w takim dropdownie jedną z opcji po prostu napisać tu ręcznie: admin, user. I to jest dropdown, napiszę go, nie wiem, taki z palca, ręczny, więc może hand, będzie option hand. I tutaj wybieramy sobie właśnie takie opcje, które są admin user. Następny inny dropdown możemy właśnie wykorzystać na podstawie naszej tabeli z bazy danych. I jeżeli nie damy dostępu naszym użytkownikom do wpisywania opcji do tej tabeli, to tak naprawdę nie ma zbyt dużej różnicy między option setem a samą tabelą, oprócz jednej rzeczy, o której Ci za chwilę pokażę. Ale tak naprawdę tutaj, jeżeli nie dasz dostępu swoim użytkownikom do wpisywania elementów, to option set od tabeli w bazie danych zbytnio się nie różni. Więc weźmy sobie tutaj dropdown z naszej bazy danych, więc weźmy sobie database i tego dropdowna wypełnimy za pomocą naszej bazy danych, więc weźmiemy sobie permission table i weźmiemy do search for, szukaj nam wszystkich permission table i wyświetlimy tutaj current option permission i zrobimy sobie jeszcze jednego dropdowna, czyli opcja trzecia do takiego dropdowna to jest właśnie nasz tytułowy option set, type of choice permission option set. I tutaj all permission option set, current option display. Jak zrobimy preview, to teraz mamy wszystkie opcje. Admin user, admin user, admin user. Od strony użytkownika niczym się to nie różni, ale od strony już nas, deweloperów, będzie się różnił. Bo jak będziemy chcieli wykorzystać sobie wartość z tego drobną hand,
to będziemy musieli dać w tabeli tutaj na przykład użytkownicę, user, damy sobie permission hand i tutaj będziemy musieli dać typ tekst. Więc możemy tak naprawdę wpisać sobie tutaj cokolwiek chcemy. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać sobie to, co mamy w tabeli, to damy sobie po prostu permission table i damy sobie relację do tej tabeli, więc już nie mamy takiej dowolności, co wpisać temu użytkownikowi. A na przykład temu z permission hand moglibyśmy wpisać jeszcze user 2, user małymi, dużymi, pomylić się, jeżeli będziemy go wpisywali ręcznie, a nie wykorzystywali z takiego dropdown. Albo tutaj, w tym dropdownie moglibyśmy się pomylić i zrobić literówkę. Bo wiecie, takich dropdownów możemy mieć na wielu różnych naszych stronach, po prostu wiele. Zamiast je sobie kopiować, to moglibyśmy sobie za każdym razem ręcznie robić go nowego i czasem się pomylić, że tu jednak user wpisaliśmy małymi literkami. No i jeszcze trzecia rzecz, permission option set, żebyśmy z option seta wzięli sobie też nasz permission, więc to się robi tak samo jak z tabelą. Permission option set, OK. I tak samo mogę tutaj sobie zaznaczyć, żeby to była lista. Tam była taka opcja też do checkboxa. Zobaczcie, jak tu weźmiemy sobie permission option set, zaznaczyć ten check, że nasz użytkownik może mieć wiele permissionów. Może być i adminem, i userem jednocześnie. Więc tym sposobem możemy wypełniać sobie nasze rzeczy. Jak weźmiemy naszego obecnego użytkownika, dodajemy sobie jakiegoś, bo tu jeszcze nikogo nie mam, new entry permission hand, to zostawiłem puste, e-mail, bla bla bla, małpa, bla bla bla. OK, to wszystko. Odpalę naszą aplikację teraz jako ten użytkownik, więc run as. To mogę sobie zamknąć. I teraz możemy pobawić się tymi permissionami i pozapisywać je. Więc zrobimy sobie save. Pokażę Ci, jak wykorzystać te wszystkie opcje, a przede wszystkim ten option set w naszym workflow, żeby coś takiego zapisywać. Więc zobaczcie, możemy sobie tutaj save, start, edit workflow. No i mamy tak. Option set z dropdowna, więc zrobimy make changes to current user i wpiszemy tutaj z naszemu handowi to, co mamy w naszym hand dropdownie. Dropdown hand value. OK. I tak samo możemy wypełnić sobie ten option set. Permission z option seta, więc znowu sobie bierzemy option, bo on się nazywa dropdown C. Nie zmieniliśmy nazwy, zaraz to zmienimy. I jeszcze permission table i tak samo tutaj. Weźmiemy sobie dropdown database value i wszystko to sprawi nam, że ustawimy sobie te rzeczy. Możemy sobie zrobić sobie clear relevant inputs. Rest relevant inputs. OK. I tak zmienimy sobie rzeczy. Od razu wyświetlimy je wszystkie tutaj, więc pokażę Ci, jak wyświetlać taki option set. Przed więc current user hand. Tutaj duplikuję sobie Ctrl D. Current user permission option set display, bo to chcemy wyświetlić. To tu przesuniemy, bo to jest na samym końcu. No i tutaj jeszcze current table i tutaj weźmiemy permission. Zobaczmy. Nasz użytkownik, odświeżam sobie aplikację. Na początku nie ma tutaj nic, ale wybierzmy sobie, że będzie miał usera w tym hand, admina w tym z bazy danych i znowu usera z option seta. I zobaczcie, wszystko tak nam zadziałało. Jest user, admin user, więc tym sposobem możesz przypisywać sobie rzeczy z albo tabeli, albo option seta, albo też po prostu wykorzystywać, później wyświetlać w jakiś sposób. I ta rzecz, którą chciałem Ci powiedzieć, czym się różni baza danych od option seta, jest mianowicie taka. Jeżeli chcemy zrobić sobie na przykład taką grupkę i tutaj wyświetlić jakieś więcej przycisków dla naszego admina, to możemy zrobić to tak, że dodamy sobie normalnie nie wyświetlaj nam tego elementu, więc ten element będzie ukryty, ale pokaż go nam tylko wtedy, kiedy nasz current user, weźmy na początku tabelę, weźmy na początku ten hand, zobaczmy na przykładzie handu. Jeżeli ten hand jest i tutaj musimy wpisać ręcznie, jest adminem, wtedy będziemy wyświetlali is cały czas mi klikuje się w coś innego. Może dajmy sobie jeszcze raz. I tutaj poszukajmy tekst. Arbitrary tekst i wpiszemy sobie ten nasz admin. OK, close.
I wtedy będziemy porównywali to właśnie i zrobimy this element is visible na tak poproszę. Więc jeszcze raz, jeżeli nasz użytkownik w tym chęcie ma wpisane admin, to będziemy wyświetlali ten element. Zrobimy jeszcze kolor tej grupy na inny, jakiś na przykład warning, ok, zrobimy preview. Więc tym sposobem będziemy wyświetlali naszemu użytkownikowi, jeżeli jest adminem, więc zmienimy sobie. Nasz użytkownik był adminem, save, zacznij, wyświetlamy. I to, co to musiałem zrobić, to znowu wpisać w tym warunku właśnie ręcznie admin. I znowu, tak samo mógłbym się pomylić, albo jakbym dodał nową wartość, albo zmienił ją gdzieś w czasie naszego działania, już aplikację, którą publikujemy, to znowu muszę wejść wszędzie i to podmieniać. Dobra, to teraz widzimy, jak coś takiego zrobić z tym ręcznym wpisywaniem do dropdowna wartości i wykorzystywaniem później tekstów. Zobaczmy teraz, jak coś takiego będzie działało z bazą danych. Więc weźmy sobie znowu ten element, zduplikuję go. Tutaj mam warunek, OK. I znowu, on się nam nie wyświetla, ale teraz będziemy patrzyli na to, co jest w naszej tabeli. Więc jeżeli w naszej tabeli jest ktoś, kto jest adminem, więc musimy wziąć permission table is i poszukać w naszej bazie, do search for takiego permission table, który jest adminem. Więc tutaj permission równa się i znowu musimy wpisać tutaj ten tekst. Admin. Tak jak wpisaliśmy go do bazy danych. Więc znowu nie jest to zbyt fajne. OK, close, zamykamy i wpiszemy sobie tutaj, na przykład can't jest większe od 0. To powinno nam wystarczyć. Spróbujmy, zobaczymy za chwilę. Cały czas coś babo mi tu krzyczy na czerwono. Remember to fill out what should this condition state. Ciekawe. Jest. Dajmy sobie. Dajmy sobie first item na przykład. Czyli poszukajmy. Ja no, sprawdźmy sobie. Current user is search for. Tutaj weźmiemy sobie first item. O, w ten sposób. Czyli jeżeli nasz użytkownik ma w permission table to, co znaleźliśmy w bazie danych. Coś, co jest adminem, to wtedy będziemy wyświetlali mu właśnie ten element. Zobaczmy sobie. Nasz użytkownik jest userem w tabeli, ma tam w bazie danych. Odświeżymy aplikację jeszcze. Wpisuje user, save, ok. Nic mu się nie wyświetla, bo też nam tu wyresetowaliśmy rzeczy. Zacznijcie widzieć to tutaj, więc ustawmy admin i pokazujemy dwa admin. Ustawimy sobie tutaj user, admin i też nam działa, ale to jak mówię, znowu musieliśmy ręcznie wpisać sobie admin. I ostatnia opcja z tym naszym option setem, to tu będzie ta różnica między właśnie option setem a bazą danych. Mianowicie teraz w tym warunku wystarczy, że weźmiemy sobie option set is i zobaczcie, Bubble od razu nam podpowiada, jakie tutaj są opcje dostępne w tym naszym option secie i od razu mogę sobie wybrać admina. No i nie pomylę się, bo ja tu wybieram z listy, jakie są dostępne option sety. Jak pójdę do bazy danych, i dodam sobie nowy option set, na przykład, no nie wiem, owner. OK, stworzę coś takiego. Zobaczcie, wrócę tutaj i będę miał tego ownera już znowu dostępnego. Będę mógł wybrać sobie. Jeżeli nasz użytkownik jest ownerem, to wtedy wyświetlę tą rzecz. Więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tutaj owner, admin, save. I mam też wyświetlane to na samym dole. Nasz użytkownik jest ownerem. I tu damy sobie user. Owner znowu, to mi się też na dole wyświetla. Jak dam sobie user wszędzie, no to już mi się nigdzie nie wyświetla. I tu jest właśnie ta różnica między option setem a bazą danych, taka, że jak wykorzystuję option sety, to później w porównaniach różnych Bubble będzie mi podpowiadał, którą z tych opcji mogę sobie wybrać. Chcę Ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Takie option sety możesz też wyświetlać po prostu w powtarzających się grupach, aby dać swojemu użytkownikowi różne opcje wyboru. Na przykład przejdźmy sobie tutaj do option setu, dodajmy sobie taki option set jak zwierzęta, żeby ktoś mógł wybrać swoje ulubione zwierzę, dodamy sobie animal i możemy dodać sobie, że nasze zwierzę nie będzie miało tylko nazwy, ale też będzie miało na przykład obrazek. Więc tutaj dodamy sobie image, typu image. I tak samo jak z bazą danych, możemy dodać też, że tu będzie lista obrazków. Na przykład, jeśli się wyświetlało wiele obrazków, to weźmiemy tutaj jeden obrazek. Więc mamy sobie takie option sety, jak na przykład dog, cat, duck. Dog,
ktoś może lubi kaczki. I dodamy tutaj sobie zdjęcie, zobaczcie, żeby już zedytować jakieś konkretne atrybuty, a niestety Bubble nie wyświetla tego, jak tutaj w bazie danych, tak w ten sposób. I jak tu edytujemy sobie wiersz, to nie widzimy, to będziemy musieli edytować właśnie w taki sposób. I w Option Secie jest podobnie, tylko nie widzimy tych innych atrybutów. One są ukryte, ale musimy ręcznie każdy wiersz sobie edytować. Więc piesek, weźmy sobie jakiś pierwszy, lepszy obrazeczek. Niech się tam załaduje. Save i dodajmy sobie też kod. Mamy tu jakiś... Nie mam kota pod ręką, mam jakiś komputer. Więc niech się ładuje drugie zdjęcie. Save i jeszcze jedno zdjęcie dla kaczki. Jakieś wskazówki. Save, zapisane. Dobra, i teraz możemy to wszystko wyświetlić w naszej powtarzającej się grupie. Więc tutaj możemy dodać sobie repeating group. Zwiększymy trochę wysokość tej strony, żebyśmy mieli więcej miejsca. 2000. Ok, mamy miejsce. Teraz repeating group i zobacz. Możemy sobie tutaj normalnie wziąć źródło danych. Type of content, anima i all anima. Daj mi wszystkie opcje. Mamy tutaj na przykład 4 wiersze dokładnie. Możemy dać 3, bo mamy zwierzęta 3. I tutaj możemy zacząć wyświetlić sobie po prostu tekst. Tekst, który będzie current cells animal display oraz zdjęcie image. Tutaj image, current, tutaj insert dynamic data, current cells animal image. OK, zróbmy review i zobaczmy, jak to teraz będzie nam wyglądało. Więc mamy, zobacz, psy, jest nasz obrazeczek. I tym sposobem możemy też wykorzystywać po prostu nasze opcje, option sety w powtarzających się grupach. I potem użytkownik kliknie sobie w psa, więc możemy sobie tutaj dać opcję Start Edit Workflow i ustawić, że na przykład nasz account będzie Make Changes to Current User i ustawimy mu. Nie mamy takiej opcji, więc musimy dodać sobie pole animal, field type, oczywiście animal, ustawiamy i ustawiamy to, co sobie kliknęliśmy, czyli current cells animal, ok? I potem zrobimy sobie, nie będziemy resetowali, ale możemy sobie jeszcze tutaj gdzieś na górze wyświetlić naszemu użytkownikowi tekst, które zwierzę on tak naprawdę lubi, więc current user animal display oraz zdjęcie jego ulubionego zwierzaczka. Image, ok, i znowu current user animal image. Ok, znowu odpalmy sobie tą aplikację, gdzie jesteśmy zalogowani jako ktoś, więc nic nam się nie wyświetla. Klikamy sobie, hej, uwielbiam psy i zobaczcie, nasz użytkownik ma psa, ma ulubionego psa. Jak przejdziemy do zakładki data, to zobaczymy sobie, że nasz użytkownik tutaj refresh data, będzie miał powybierane odpowiednie rzeczy. Uwielbia psy, uwielbia je permission handling is user, permission option set też jest user i permission table. No, nie wiemy, co tutaj jest, bo to jest jakiś ID, więc musielibyśmy wybrać primary fields i zmienić sobie, żeby tutaj było permission na permission table. Tym sposobem też widzimy, że w permission table też ma podanego użytkownika. To wszystko na dzisiaj z mojej strony na temat option setów. Są dosyć przydatne, szczególnie właśnie w takich opcjach, jak tutaj wybieraliśmy sobie coś i chcemy zrobić, że jeżeli jakaś opcja jest tego typu, a tutaj jakiegoś innego, to option set jest o tyle przydatne, że tu nam podpowie od razu, co mamy wpisać. Bo w pozostałych przypadkach tego ręcznego wpisywania, tak jak tutaj, że ręcznie sobie w dropdownie dodaliliśmy rzeczy, czy też w bazie danych, to gdzieś w pewnym momencie znowu musimy ręcznie wpisać te same teksty. A przy option secie te teksty wpisałem już sobie raz w option secie, a potem Bubble po prostu mi podpowie, że mogę je wybrać. Więc jeszcze raz, to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów, bo znajdziesz tam masę wiedzy, jak robić aplikacje w Bubble. Cześć!